wszystkim, SSG z tej strony. Dzisiaj postanowiłem porównać grę Tapper, która wyszła na chyba wszystkie możliwe systemy lat 80. Na początek będzie wersja na Atari 2600. Myślę, że dość wdzięczna wersja, bo dość rozbudowana. Jak widać, ogólnie widać rok 83. Grafika jest dość ok. Zresztą, jeżeli chodzi o Atari 2600, nie ma co narzekać. Jest widzę, bardzo kolorowa, dużo sprite'ów. Dźwięk nawet jest super i muzyka jest też nawet niezła. Także jak udało mi się to zmieścić na taki tak mały cartridge? Cartridge ma 4 kB. Jest to naprawdę mało. To nie wiem, ale przejdźmy może do samej rozgrywki. Zasady gry są proste. Musimy tym panem po prawej stronie serwować piwo. Czyli te takie małe kwadraciki to jest piwo. Musimy serwować wszystkim klientom, którzy się pojawiają. Oczywiście jak klient dojdzie do końca, to jest koniec gry. Gra jest rozgrywana falami, czyli mamy falę klientów. Jeszcze musimy odbierać szklanki, jak wypiją. Oczywiście opuszczenie szklanki to strata życia. W górę mamy 5 kufli, czyli 5 żyć. I to chyba tyle. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że grą steruje się naprawdę bardzo dobrze. Jest... Gra reaguje na wszystkie moje naciśnięcia. Też jeżeli puścimy pustego kufla, stracimy życie. O, tyle. Doszedł do końca baru. Klient jest zdenerwowany i właśnie tracimy jeden kufel. No, czasami nie reaguje tak. A możemy przeskoczyć u góry planszę. Jeżeli naciśniemy do góry przy ostatniej linii, to możemy przeskoczyć planszę. Gra się naprawdę fantastycznie, muszę przyznać. I to była fala druga, koniec fali drugiej, teraz będzie fala trzecia. Panie, o, bonusowa... Bonusowa plansza. Tylko nie wiem, w którym było co, bo nie pokazali, w którym było przykryte. No nic, wybierzemy cokolwiek, wybierzemy ten. Mountain Dew, góry reklama, nie wiem, czy ktoś zauważył. Gra się naprawdę, oczywiście gra będzie przyspieszać z czasem, aż jest to gra arcade, więc... Ups, puściłem szklankę bez klienta, no nic, straciłem życie. Także to był Tapper na Atari 2600, teraz przejdziemy może do Atari 800. Mamy wersję na Atari 800. Menu oczywiście wygląda dużo ciekawie. W zasadzie w wersji na Atari 2600 nie było menu, tylko gra od razu przychodziła do dema. Tutaj możemy sobie wybrać grę na joystickiem albo klawiaturą. Jak widać, tamta była 83 rok, ta ma 85 rok na dole widać. Wyszła nieznacznie później. Jednak graficznie wygląda o wiele lepiej niż Atari 2600. Widać twarz barmana, w ogóle widać twarze klientów. Piwo wygląda jak piwo. Taki fajny efekt jest, jak przechodzi z linii. Piu, piu, piu. Taki szybki nasz jest barman. Gra rozgrywa się tak samo, jednak jest o wiele szybciej. Opuściłem, przeskoczyłem, bo jak przejdziemy do ostatniej linii, naciśniemy jeszcze raz w dół, to automatycznie nasz barman pokazuje się u góry. Ale... O, i... Myślałem, że jest tylko jeden klient, a było jednak dwóch. Ale gra wygląda znacznie lepiej, gra dużo lepiej, dźwięk jest lepszy. Jednak ta plansza bonusowa na Atari 2600 chyba wygląda troszkę lepiej. Te sprite jakby trochę większe, jakoś tak przejrzyście. Tutaj mieli dużo więcej mocy i pamięci do dyspozycji deweloperzy, a nie postarali się. O, wybuchło piwo. W tamtym była niespodzianka. Także to był Tapper na Atari. O, jeszcze zobaczymy tą planszę. Plansza trzecia wygląda znacznie inaczej. Widać, że obsługujemy jakiś mecz chyba.
czy coś takiego. Jeszcze jestem ciekaw, jak wygląda wersja na Commodore. Musimy pamiętać o odbieraniu w szklankach. Puściłem jedną szklankę za duże. U góry nawet widać balon, jak lata. Także gra wygląda o wiele ciekawie. Zresztą była wydana dużo później. Nie ma się co dziwić chyba. Trzeba uważać, bo ci ludzie się kłębią się razem. I czasami możemy puścić jedną szklankę za dużo. Tu jest trójka. O, upuściłem następną szklankę. Chciałem być szybszy niż gra. Tak, żeby to był taper na Atari 865XE. A teraz przejdziemy do wersji Commodore. Tutaj udało mi się znaleźć tapera na Commodore C16 plus 4. Grałem w niego wcześniej i jest on niesamowicie trudny. A z jakiego względu zaraz wam pokażę. Chodzi o to wracające kubki. To znaczy po zaserwowaniu piwa kubek od razu wraca do nas. Jak mamy dużo klientów albo jak puścimy piwo prawie w tym samym czasie, te linie są krótkie, najkrótsza jest u góry, to wtedy te kubki nas po prostu zasypią. O, w taki sposób. I one nam dwa na raz wróciły. Mimo tego, że tą linię wcześniejszą puściłem kubek szybciej. Co jeszcze zauważyłem, nie wiem, czy to jest jakiś polski klon, czy jakiś polski port, innej wersji nie znalazłem, ale u góry pisze żywiec bier, czyli żywiec piwo. Czy ktoś z naszych przypadkiem nie grzebał w kodzie gry, żeby to przestawić? Do tej pory chyba jedna z najgorszych wersji, tak mi się wydaje. Jest niesamowicie trudne po prostu. Grafika też nie zachwyca. Mi się wydaje, że wersja na Atari 2600 wyglądała znacznie lepiej w porównaniu do tej. U góry zaskoczył mnie klient. Także tak, tak wyglądała wersja na Commodore C16 i plus 4. Nie będę w nią więcej grał. Teraz zobaczymy sobie wersję na Commodore 64. Zobaczymy, co wszechmocne Commodore 64 potrafiło. Menu, jak widać, jest chyba najbiedniejsze z tych wszystkich, ale gra wyszła w tym samym czasie, co wersja na Atari 2600 w 83 roku, chociażby patrząc na menu. No i zobaczymy, jak wygląda gra. Gra wygląda po prostu o niebo lepiej niż wszystko, co widzieliśmy do tej pory. Muzyka też jest naprawdę super. Nawet widać, jak się piwo nalewa do szklanki. Szklanka widać, jak się obraca ładnie z powrotem. Twarze widać gości. Myślałem, że puszczę ten kufel. Jest naprawdę o wiele bardziej grywalna niż wersja na Commodore C16. Wygląda naprawdę ładnie. Czyli raz naciskamy i raz wypuszczamy kufel. Trochę się wolno piwo nalewa, ale graficznie gra jest... Wypuściłem szklankę. Mogę poczekać, aż wypiją. Ale fajnie widać, jak piją nawet piwo wszyscy przy barze. Jest to druga fala. Mam jeszcze 3 życia. U góry są serduszka. Mogli się troszkę bardziej postarać nad menu. Muszę przyznać, że wygląda dość biednie. Szklanka wraca, ładnie się obraca. Pyk można. Strasznie dużo piję. Muszę tu szybko te szklanki. Tutaj mam 2 szklanki i chyba będzie... Nie wiem, czy mi się uda. Udało mi się. Grą steruje się też naprawdę fantastycznie. Przegapiłem. O, jak się szklanka ładnie tłucze też. Naprawdę bardzo fajna wersja. Chyba najbardziej zbliżona do wersji arcade. Można sobie naprawdę tutaj pograć. Ale obracają to piwo. Te szklanki wracające jest naprawdę utrudnienie duże. Tylko że gra od razu rzuca na głęboką wodę. Mi się wydaje, że tu by się przydało
paddle controller do tej gry. O, szklanka u góry spadła. No nic, to był taper na Commodore 64. Moim zdaniem na pewno zwycięzca, jednak wersja na Atari i Atari 2600, naprawdę, naprawdę wdzięczne wersje. Najgorsza wersja na Commodore 16 plus 4. Nie wiem, czy to jest port, czy to jest samoruba, ale wygląda najbiedniej. Także dziękuję bardzo wszystkim i do zobaczenia w następnym wideo.